Jacek Niedzienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest Paweł Kowal, dr Paweł Kowal, Instytut Studiów Politycznych PAN, były szef, wiceszef MSZ. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Polska staje się chorym człowiekiem Unii Europejskiej? Nie, dlaczego? No, profesor Balcerowicz, który był tutaj przed panem, powiedział, że jeżeli obecna polityka Polski będzie utrzymywana, to w przyszłości Polska może być chorym człowiekiem Unii Europejskiej. A ja pana pytam o politykę międzynarodową. Ja na to patrzę w całości, to znaczy patrzę w kontekście tego, co się w ogóle dzieje w Unii Europejskiej. To znaczy będzie pewnie taki moment, może tak analitycznie bardziej, prawda, nie hasłowo, będzie taki moment, kiedy będziemy się musieli zdecydować. Moim zdaniem on się przybliża. Czytając prasę zagraniczną widzimy, jest ten pomysł na ściślejszą integrację zachodnich państw europejskich, tych, które zaczynały kiedyś Unię Europejską. Oni tego nie nazwą Europa dwóch prędkości, wiadomo, wszyscy mają alergię na to sformułowanie, więc to się będzie pewnie nazywało elastyczna Europa, czy jakoś tak. No, w tym momencie będziemy musieli wybrać i może być taki moment, że my już nie będziemy gotowi do tego, żeby uczestniczyć w tym ścisłym jądrze integracji. No i wtedy dla kogoś może to wyglądać i to będzie wyglądało, że myśmy jakby osłabli, czyli powiedziałbym takim słabym elementem Europy się staniemy. Pozornie będzie to wyglądało dla wielu sił politycznych w Polsce, że to jest jakiś element naszej niezależności, siły i tak dalej, ale z czasem będą się kształtowały te ośrodki polityczne nowe, związane z tą nową Unią Europejską, Wielką Brytanią, Stanami, poza którymi my się znajdziemy i będziemy wtedy czyli na periferiach. Spadniemy do drugiej, do trzeciej ligi? Trzeba popatrzeć na... Jak by to chciał rozłożyć, powiedzmy, Kissinger, który dzisiaj ma duży wpływ na to, co się dzieje na świecie. On by chciał, moim zdaniem, rozłożyć tak, jak sam pisał w swoich książkach. On pisał o XIX wieku, nauczył się, że w XIX wieku, i o tym napisał, były trzy imperia, więc myślę, że on to widzi tak. Trzy imperia na świecie, Chiny, Rosja, Stany, no i jakieś mini imperia w Europie. On po prostu nie ufa takim organizacjom jak Unia Europejska, on ufa silnym ośrodkom imperialnym. No różnica byłaby na przykład taka, że dzisiaj, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej i narzekamy, to możemy mówić po polsku, a wtedy, gdybyśmy się znaleźli na przykład w ramach takiego organizmu, no nie wiem, niemieckiego, to już wszystko byłoby po niemiecku. Komisja Europejska dzisiaj zdecyduje na temat tego, co zrobić z Polską, jeżeli chodzi o przestrzeganie praworządności w Polsce. Czego pan się spodziewa? No spodziewam się wstrzymania decyzji i jakiegoś przeciągania tej decyzji. Nie ma klimatu politycznego na tę decyzję. Komisja jest za słaba na to, żeby dzisiaj takie decyzje podejmować. Nie będzie wchodziła w konflikt z Polską, znaczy z rządem Polski, więc raczej będziemy mieli odkładanie decyzji. A jakie powody może mieć Frans Timmermans, żeby prowadzić osobistą, polityczną krucjatę przeciwko Polsce? Frans Timmermans pewnie trzeba go znać, żeby to wyjaśnić, jak w przypadku każdego polityka. To jest człowiek bardzo zaangażowany w sprawy polskie. Z czego to który... wynika? No, z jego wcześniejszej kariery politycznej w jego kraju, z tego, jak on się starał upamiętniać polskie pamiątki historyczne i tak dalej, i tak dalej. A to jest jakaś osobista zadra? A teraz pewnie pojawia się jakaś osobista zadra, jakieś poczucie, że Polska, nie wiem, nie wypełnia tego jego wizerunku, który sobie zbudował wizerunku Polski, ale myślę, że też jest pewien pryncypializm. On jest pryncypialny w stylu, który może 5-10 lat temu byłby efektywny, a dzisiaj nie, dlatego że dzisiaj ludzi, którzy myślą tak jak on, niestety w Komisji Europejskiej jest znacznie mniej. Ludzie myślą politycznie, widzą, że Unia się naprawdę rozsypuje. Unia jest naprawdę w największym kryzysie, jaki pamiętamy i do tego wszystkiego nie przystają te potyczki z polskimi politykami. Więc ja myślę, że na tym etapie najbardziej efektywne działanie Timmermansa to byłoby jednak unikanie tych osobistych wszystkich wycieczek i tak dalej, dlatego, że to już nikomu nie pomaga. Nie pomaga także jego sprawie, to znaczy jego ideom, które on chce promować. Mówiąc wprost, Unia Europejska, Parlament Europejski i wszystkie te instytucje europejskie nie mogą nic zrobić w Polsce, jeżeli rzeczywiście okazałoby się, że Polska nie przestrzega prawa? No dobra, ale nie ustawiamy sprawy tak, że oni mają coś zrobić w Polsce, że tam są oni, tu jesteśmy my. Ale mówi Polska się o sankcjach jest, Polska jest częścią Unii Europejskiej i ja jestem zwolennikiem, żeby traktować instytucje europejskie jako instytucje nasze. Czyli ja nie traktuję na przykład przedstawicieli Komisji Europejskiej jak najeźdźców, z którymi musimy, nie wiem, o coś walczyć. To jest do nas pytanie. A troszkę tak to wygląda. Wie pan, bo tak niektórzy chcą, żeby wyglądało. Ale myśmy nie po to się starali. Nie ale to którzy, kilka... którzy, niektórzy? No, i część polityków, wie pan, retoryka polityczna wymaga tego ustawienia tam wróg, tu my. Ja sobie nie muszę się na to zgadzać, bo nie występuję w tej roli. Czy Prawo i Sprawiedliwość dla politycznych celów ustawia się w narożniku, czy też ustawia Unię Europejską jako wroga? Są politycy obozu rządzącego, którzy lubią tak to przedstawiać, że tam jest Unia, tu jesteśmy my. W takim przedstawieniu my już nic w Unii nie... Przy takim ujęciu my już nic w Unii nie ugramy. Musimy się czuć gospodarzami w Unii. Jeżeli
jeżeli nie poczujemy się gospodarzami w Unii, no to będziemy wmawiali opinii publicznej, no nie wiem, na przykład, że Unia jest za bardzo niemiecka. Ja odpowiadam, tak, jest za bardzo niemiecka, ale Niemcy bez Unii będą znacznie silniejsze i znacznie trudniejsze jako partner Europy Środkowej, a szczególnie Polski w Europie. Czyli trzeba się zastanowić, jakie mamy drugie rozwiązanie. To pierwsze rozwiązanie jest takie, że jesteśmy współgospodarzami. Tak, nie możemy wszystkim rządzić, bo nie jesteśmy sami i nie jesteśmy najwięksi. Bo mamy taką, a nie inną gospodarkę. Ale na te kilkanaście procent możemy mieć wpływu. Więc albo się, więc to wychodzi w tej chwili tak, że albo się zamykamy w takim kompleksie, że nic nie możemy, albo z drugiej strony mówimy, ponieważ nie możemy wszystkiego zmienić, to nam się to wszystko nie podoba. A tak nie jest. Trzeba znaleźć gdzieś pośrodku tę drogę i ustalić, na co mamy wpływ. I w ramach tego wpływu zmieniać dzisiaj Unię Europejską. Na co, bo inaczej, na co Polska ma wpływ w Unii Europejskiej? Na każdą decyzję adekwatnie do swojej pozycji w sprawach polityki wschodniej. A jaka jest ta pozycja nasza dzisiaj? W sprawach polityki wschodniej czy energetycznej mogłaby być bardzo mocna, gdyby skoordynować działania instytucjonalne poprzez Parlament Europejski, Komisję Europejską, próbować włączać w to także Amerykanów, dlatego że oni mają też swoje interesy, żeby nie było wzrostu wpływów Gazpromu w Europie Środkowej. Nie jest tak, że nic nie możemy. Możemy wciąż dużo. I dlatego jestem przeciwnikiem takich właśnie kalek i pieczątek. Wszystko żeśmy stracili, wszystko mieliśmy, ani nigdy nie mieliśmy wszystkiego, ani żeśmy dzisiaj wszystkiego nie stracili i wszystko jest jeszcze możliwe. Byle nie, faktycznie nie zostać na peronie, kiedy ten pociąg z szybszą Europą będzie ruszał bez nas, bo to nie jest tak, że my będziemy wiecznie takim dzieciaczkiem, którym się będą wszyscy chcieli zajmować. W końcu powiedzą, dobra, róbcie sobie jak chcecie, jeśli macie inny pomysł. Jeżeli chodzi o sprawę monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, czy po tej konferencji Polska jest państwem silniejszym, jeżeli chodzi o no, chociażby kwestię prestiżu? I mi się wydaje, że duże konferencje międzynarodowe, jest takich kilka na świecie, w tym Monachium, tak, jedna z najważniejszych tak. Nawet, one nie mogą być traktowane jak lekarstwo na coś, albo jak brak lekarstwa. One mogą być traktowane jak termometr, który mierzy temperaturę. Tak, państw, on może być traktowany jak termometr, który diagnozuje, prawda? Jaka jest diagnoza? Diagnoza jest taka, że coś bardzo ciekawego dzieje się w administracji amerykańskiej i od tego będzie najwięcej zależało, jeśli chodzi o przyszłość integracji. Wystąpienia wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych uspokoiły pana? No one były, żeby uspokoić. Uh-huh. Mam wrażenie, że nigdy tak długo nie czekano na tweet prezydenta Trumpa, niż wtedy ten tweet nie przyszedł, ale co to oznacza? Ja na przykład uważam, że analitycznie do tego wszystkiego podchodząc, nie można powiedzieć, że wystąpienie prezydenta Pence'a było wystąpieniem, było wprost jeden do jednego oddaniem myśli prezydenta Trumpa. Prezydent Pence, i to było wyraźne, także ten establishment republikański, który stara się jakby opanować sytuację w polityce zewnętrznej Stanów, zagranicznej Stanów, on starał się, oni wszyscy starali się powiedzieć w Europie to, co się mówiło w Europie ostatnie kilkadziesiąt lat. Ale wydaje mi się, że jest pewna doza dziecinności w przyjmowaniu jednego wystąpienia za rzeczywistość. To znaczy, trzeba to przyjąć z radością, to co powiedział Pence, trzeba przyjąć z radością towarzyszące temu oświadczenia Białego Domu w sprawie Krymu. Ale dobrze byłoby to usłyszeć z ust Donalda Trumpa. I zobaczyć, czy to się realizuje. I to wtedy się dopiero zaczyna poważna analiza polityczna i poważna polityka. Bo jeżeli będziemy zmieniali nasze myślenie o polityce i o strategii pod wpływem każdego oświadczenia czy wystąpienia nawet najwyższego polityka, to nas daleko nie zaprowadzi. Czyli krótko mówiąc, dla mnie konferencja w Monachium pozostaje pełna znaków zapytania. Dlaczego wiceprezydent Stanów Zjednoczonych spotkał się z przedstawicielami państw bałtyckich, a nie spotkał się z przedstawicielem Polski? Nie mam zielonego pojęcia. Mogły być przyczyny techniczne, mogły być przyczyny polityczne. Ja tego nie wiem. Jakie przyczyny techniczne? No bardzo często są przyczyny techniczne tego typu spotkania. Na przykład, że jakieś kwestie techniczne, że nie mogli na przykład się znaleźć o tej samej, znaleźć terminu o tej samej godzinie w tym samym hotelu. To jest akurat przecież bardzo tego naturalne. Typu spotkania są omawiane z dużym wyprzedzeniem. I właśnie dlatego mogły być przyczyny techniczne. Są, nie wchodzą w rachubę. Absolutnie wchodzą w rachubę. Natomiast właśnie, mogą być, właśnie, natomiast mogą być oczywiście też przyczyny polityczne. Tego typu spotkań trwa dużo miesięcy wcześniej, ale po to, żeby kwestie techniczne były usunięte. Ale ja nie jestem rzecznikiem pana prezydenta Dudy. Dobrze. Co to oznacza? Bo pan co mnie pyta oznacza, jak rzecznika. Oznacza, ja panu mówię analitycznie, jakie mogły być przyczyny. Spotkał się z mogły być techniczne, mogły być polityczne. Polityczne nie mamy, nie mamy. Na przykład, że nie mieli w tym momencie niczego do omówienia. No. Ale spotkał się wiceprezydent Stanów Zjednoczonych z przedstawicielami wszystkich państw bałtyckich. Ale jeżeli ja czegoś... No tak, ale tradycyjnie do trzech państw bałtyckich Polska się nie wlicza. Natomiast jeśli czegoś nie wiem, to nie będę tutaj wróżył z fusów. Ja też jestem
zdziwiony, że do tego spotkania nie doszło, ale nie znam przyczyn. Czasami bywa, i wiem to z doświadczenia, że przyczyny są bardzo banalne, więc nie chcę tutaj robić panu igły z igły widły, natomiast nie mogę wykluczyć i biorę też pod uwagę, że przyczyny były polityczne, ale jeśli były polityczne, to raczej nie takie, że to był wyraz niechęci do Polski, tylko że w tym momencie nie było żadnej sprawy do omawiania na linii prezydent Pence, prezydent Duda, to wszystko. Za to prezydent Duda spotkał się z senatorem Johnem McCainem, który chyba można go określić jako przeciwnika politycznego Donalda Trumpa. Tak, ale nie w takim rozumieniu jak w Polsce. Senator McCain ma wpływ na to, co się dzieje w Białym Domu. Mi się nie podobały te komentarze, że to było bez sensu. To ma sens. Może się okazać, że senator McCain zakulisowo w bardzo dużym stopniu wpływa na ten nowy establishment amerykański. To, co wynikało z konferencji w Monachium, to właśnie to, że linia, którą wydawało się, że przyjmuje prezydent Trump, być może nie jest taka pewna. Że może się jednak okazać, że rację mieli ci, którzy mówili, że Ameryka to jest państwo wielkiej kultury politycznej, bardzo mocnych instytucji i okaże się, że prezydent Trump swoje wypowiedzi na temat Putina, Krymu i tak dalej, będzie musiał, czy będzie chciał zweryfikować, jeżeli będzie chciał sprawnie zarządzać państwem. I w tej układance McCain nie jest osobą bez znaczenia, nie jest jakąś postacią marginalną. Też dajmy ludziom rzetelną wiedzę na ten temat. Faktycznie to jest interesujące, że spotkał się z kimś, kto najostrzej krytykuje, czy z jednym z tych, którzy najostrzej krytykują Trumpa, a nie spotkał się prezydent Duda z Pence'em. To jest pytanie, dlaczego tak się stało, nie wiemy tego, ale nie należy potępiać tego spotkania z McCainem, czy jakoś obśmiewać. To byłoby nieprofesjonalne. Donald Tusk wcześniej wystosował bardzo mocny list na temat między innymi polityki geopolityki prowadzonej przez Donalda Trumpa, polityki międzynarodowej. Znaczy mi się wydaje, że Europa potrzebuje czasami takiego powiedzenia, jesteśmy Europejczykami i to coś znaczy. No ale nie wykroczył poza swoje prerogatywy Donald Tusk tak mocnym tekstem? Znaczy jeżeli chcemy uratować Unię Europejską, to myślę, że jednym z elementów takiego jakby programu ratunkowego jest mocne przywództwo kilku osób. Nie wiem, czy Donald Tusk będzie tym przywódcą, który będzie ratował Donald Unię Tusk Europejską. Może ratować Unię Europejską? Nie wiem, czy to będzie Donald Tusk. Naprawdę, to może być ktoś inny, ale nie róbmy zarzutu politykowi z tego, że wypowiedział się politycznie. No to byłoby śmieszne. Tusk ma pozycję polityczną i on określa też pewne polityczne rzeczy. Tuska został uznany za psucie relacji. Przez jednych tak, przez drugich nie. Amerykańskich, polsko-amerykańskich. Przez jednych tak, przez drugich nie. Myślę, że w polityce między Stanami a Unią musi być też miejsce na szczerość. Mi osobiście też się nie podobały pewne wypowiedzi pod adresem Unii Europejskiej. Unia Europejska jest jednym z istotnych czynników bezpieczeństwa. No, na przykład prezydenta Trumpa czy ludzi z jego otoczenia. Mi się to po prostu nie podoba, ponieważ rozumiem, dlaczego Stany tak bardzo popierały Unię w czasach Reagana, kiedy zapadała decyzja, że Unia powstanie, a szczególnie pierwszego Busha, ale także później, ponieważ poprzednie administracje amerykańskie rozumiały, że ten sojusz amerykańsko-unijny jest częścią realnego bezpieczeństwa. Jest także zabezpieczeniem, żeby Niemcy w swoim rozwoju nie poszły w złym kierunku. Jako obywatel kraju, który graniczy z Niemcami, mam interes w tym, żeby Niemcy się rozwijały w ramach Unii Europejskiej, żeby się nie koncentrowały tylko na zbrojeniach, żeby nie radykalizowało się społeczeństwo niemieckie, bo wiem, że to jest kluczowe państwo w Unii, na kontynencie i wiem, że Unia jest istotną gwarancją, że tak będzie. I to jest powód, dla którego nasz interes jest w tym, żeby jednak nie ignorować istnienia Unii. Można dyskutować o uzdrawianiu Unii, ale frontalne atakowanie Unii, obśmiewanie tego organizmu, tego organizmu politycznego dla Polski skończyć się może tylko gorzej. Dla silnych państw na kontynencie niekoniecznie. Tylko ci, co się dzisiaj tak śmieją i szczerzą zęby, że Unii się nie wiedzie, zobaczymy, czy podtrzymają to stanowisko za 10-15 lat, gdyby Unii już nie było. Polska nie będzie wtedy mocarstwem. Mocarstwem będą Niemcy, mocarstwem być może będzie Francja, Wielka Brytania, a my będziemy po prostu w orbicie któregoś z państw, a nie daj Boże jeszcze Rosji. Dopytam o Donalda Tuska, czy czeka nas spór geopolityczny dwóch Donaldów? No Donald Tusk musiałby do takiego sporu być dużo mocniejszy instytucjonalnie i politycznie. To nie tylko od niego zależy. Do reelekcji Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej, właśnie byłby w tym. To jest, powiedziałbym, pociągający taki model, że dwóch Donaldów, prawda? Tak. Tylko widzi pan, była taka noc, kiedy jeden Donald pisał list i dostał za sam list skrytykowany. Chociaż jest politykiem i może powiedzieć, co uważa i nie mogą powiedzieć, my myślimy inaczej. Ale jeszcze raz podkreślam, mi się podoba to, że niektórzy w Europie potrafią powiedzieć, jesteśmy Europejczykami, to też coś znaczy. I mówię tak o człowieku, który naprawdę bardzo lubi Amerykę, kulturę amerykańską i tak dalej. I wiele razy temu dawał wyraz. Ale
tych dwóch Donaldów, prawda? Czyli jeden pisał list i już był krytykowany, a drugi podpisywał taśmowo dekrety, które natychmiast wchodziły w życie. Które później krytykował częściowo. Które później krytykował, tylko że widzi pan, jeden, ta zdolność do prawdziwej egzekucji, do wyegzekwowania tego, co chce, u jednego, u drugiego jest radykalnie różna. I to jest ta zasadnicza różnica. I to sobie też musimy się tego nauczyć. Unia nie jest jednak Stanami Zjednoczonymi Europy. Tu są trochę inne reguły. Te reguły też są elementem siły Unii, bo gdyby ktoś chciał z Unii zrobić dzisiaj na szybko Stany Zjednoczone Europy, to Unia by pękła. Czyli my nie oczekujmy od jednego Donalda, że będzie taki jak drugi Donald. Już nie mówię o osobistych jakby przymiotach, charyzmie, zdolności do pewnego populizmu. No tutaj też Donald Trump jest lepszy, ale po prostu oni mają różne zaplecze, różne możliwości działania. Czy Donald Tusk powinien poprosić polski rząd o poparcie, o pomoc, ubiegając się o reelekcję? Nie mam żadnego pojęcia, co mu tutaj radzić. Wydaje mi się, że... Ale Witold Waszczykowski jest oburzony, że nie było żadnego telefonu, że nie było próby kontaktu z panią premier, że nie było tego wystąpienia o pomoc. Wie pan... Ryszard Czarnecki powiedział dzisiaj, że to jest jedyny taki przypadek, kiedy nie prosi się własny kraj o pomoc, o wsparcie. No tutaj jest z tymi statystykami. No jedyny taki przypadek, bo w ogóle Donald Tusk jest drugim przewodniczącym Rady Europejskiej, więc wie pan, nie wiem, co to znaczy statystycznie. Po prostu Rampoy miał inną sytuację, Tusk ma inną sytuację i to wszystko, co można na ten temat powiedzieć. Na pewno potrafię sobie wyobrazić wybór Donalda Tuska bez wsparcia polskiego rządu. I o kim to będzie źle świadczyło? O polskim rządzie czy o Donaldzie Tusku? No to o nikim. To będzie świadczyło o zdolnościach politycznych obu stron, dlatego że polski rząd będzie mógł w Polsce powiedzieć, nie byliśmy przeciw, po prostu żeśmy nie poparli. Brak wsparcia polskiego rządu pomaga Donaldowi Tuskowi? Nie sądzę. Natomiast pomaga polskiemu rządowi w tej komunikacji wewnętrznej, ponieważ było tak dużo złych słów powiedziane ze strony obozu władzy na temat Tuska, że im oczywiście jest trudno dzisiaj powiedzieć, popieramy Tuska. Czyli nie spodziewa się pan prośby Donalda Tuska o pomoc, o wsparcie? Nie wiem, jaką będzie miał taktykę, ponieważ oczywiście problematyczna politycznie, bo nie jeśli chodzi o uzyskanie większości, bo Donald Tusk to chyba ma. Politycznie byłaby sytuacja, kiedy rząd... No tak wygląda, prawda? Bo nie znamy wszystkich stanowisk, ale biorąc pod uwagę reguły głosowania w Radzie, wydaje się, że Donald Tusk ma zapewnioną większość, jeżeli będzie kandydatem popieranym przez IPP oczywiście, a nie z ulicy, ale tego nie zakładam. A jakby pan miał doradzić Donaldowi Tuskowi, to doradził pan, żeby jednak zwrócił się o pomoc do polskiego rządu? Dla Donalda Tuska politycznie byłoby trudne, gdyby polski rząd był przeciwny w czasie głosowania. Tak. Mimo tego, że to nie zmieniłoby jakby biegu wydarzeń, ale to faktycznie byłoby trudne, bo byłoby takim sygnałem, który nie przez wszystkich zostałby zrozumiany w samej Radzie Europejskiej. Ludzie jednak tak głęboko w tych sprawach nie siedzą. Natomiast jeżeli to będzie taka sytuacja, że polski rząd się wstrzyma od głosu, powie tutaj tak, jak obóz władzy chce, czyli powiedzieć swoim wyborcom, okej, my nie popieramy Tuska, tam powie, dobrze, umożliwiliśmy wybór, no to w gruncie rzeczy oni nieźle ugrają, dlatego że przecież Donald Tusk i tak będzie wspierał różne decyzje polskie, jest byłym polskim premierem, pochodzi z Polski, to jest jasne, że on i tak będzie robił to, co by robił przewodniczący Rady z poparciem polskiego rządu. No, problem byłby wtedy, gdyby ktoś na Zachodzie zdecydował, że jednak Donald Tusk nie będzie kandydatem IPP, gdyby Donald Tusk nie został przewodniczącym Rady Europejskiej, ale zostało o to oskarżone Prawo i Sprawiedliwość. Mhm. Bo może być tak, że ktoś podejmie i tak inną decyzję, na przykład, że to będzie prezydent Hollande, chociaż ja uważam, że lepszym rozwiązaniem jest Donald Tusk zdecydowanie, ale przedstawi to, że to wynika ze stanowiska Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy na Prawie i Sprawiedliwości zostałoby na lata to odium, szczególnie gdyby się później zdarzyło coś odium, niedobrego. A nie kwestia sukcesu, a nie sukces? Wie pan, to byłoby w pierwszym rzędzie powiedziane, to jest ok. Okay. Ale gdyby potem w Unii zaczęły zapadać jakieś decyzje niekorzystne dla Polski, to wtedy dla Prawa i Sprawiedliwości to byłaby bomba atomowa. No bo oni wtedy musieliby powiedzieć, no to przez nas. Myśmy zablokowali drogę Tuskowi. Ale ustalmy jedno. Samo stanowisko Prawa i Sprawiedliwości nie jest tu rozstrzygające. To znaczy, oni ani nie mogą zablokować, ani nie mogą wynieść Tuska. Mogą się tylko jakoś politycznie zachować, ale od ich decyzji nie zależy tutaj 100%. A jeżeli Donald Tusk nie zostanie szefem Rady Europejskiej, to jak jego kariera dalej będzie wyglądała politycznie? Może zostać, czy jednak wrócić? Jestem bardzo, bardzo sceptyczny wobec takich, wie pan, takiego sposobu myślenia, że można na przykład do Polski wrócić i wrócić normalnie na scenę polityczną po kilku latach tak szybkich przemian jak teraz. My mamy teraz rewolucję porównywalną z 89 rokiem, a niektórzy mówią nawet, że z czasami powojennymi, ale nie w sensie jakby porównywania ideologicznego. Czyli koniec rządów Platformy PiS to tak jakby upadek komuny? No, głęboka orka. Proszę zobaczyć swoją gazetę dzisiaj, w której pan pracuje.
ile tam jest materiałów, które pokazują na tą chęć przynajmniej tak. głębokiej zmiany całych kadr, całego MSZ-u, łącznie z tą symboliczną wycinką drzew, która też może być odczytywana symbolicznie, jako wycinka tego, co było, prawda, że będzie nowe sadzone. Nie wiem, czy lepsze, ale ja opisuję po prostu, co widzę. Więc Donald Tusk trochę, gdyby przyjechał do Polski, znalazł się naprawdę w innej rzeczywistości. I to marzenie niektórych, że przyjdzie... W której niekoniecznie mógłby się odnaleźć. Wie pan, to jest troszeczkę jak w lalce ten Rzecki mówi, że Napoleonek przyjdzie i tak dalej. To jest troszeczkę ten rodzaj myślenia politycznego, dość mi taki zmitologizowany. Jak na przykład, nie wiem, część ludzi w 91 roku mówiła, niech wróci Gierek. Gierek był jeszcze relatywnie młody, prawda? Nie tak dawno odszedł, wydawało się 10 lat, sprawny, nie ma go 10 lat na scenie, wróci. No wrócił tylko Adam Gierek. I często z takiego pomysłu, żeby odwracać historię, pozostaje tylko jakiś refleks, prawda? Tusk jak Gierek. No nie, nie, ja tak nie powiedziałem, nie róbmy z tego lidu, proszę, to nie chodziło mi o to, żeby go tutaj w ten sposób etykietować. Cytat, Donald Tusk jest architektem twardej polityki Unii Europejskiej wobec Rosji. Każdy, kto walczy z Tuskiem, działa w interesie Kremla. Jest tak? No, czy Donald Tusk faktycznie, myślę, że w 2014 roku przyczynił się i czy wie pan, to co możemy powiedzieć na 100%, bez Donalda Tuska tej polityki by nie było, on ją mocno popierał. Polityki twardej wobec Rosji. Polityki odpowiedzi na zajęcie Krymu. Tak. Donald Tusk jest człowiekiem, który przyspieszył wejście w życie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą, czyli ma ewidentne zasługi na tym polu. Znaczy wie pan, znowu, ja nie chcę tu występować w roli kogoś, kto na wiecu tylko klaszczy Donaldowi Tuskowi, ale patrząc analitycznie, to są jego realne zasługi. Bez niego te sprawy wyglądałyby inaczej. I to jest też powód, dla którego trzeba uważać z takim, nawet jeżeli się jest jego przeciwnikiem politycznym, jak obóz władzy dzisiaj w Polsce, z frontalnym zwalczaniem go. Bo można mieć potem kogoś, kto będzie prowadził zupełnie inną politykę i narazić się na oskarżenie, że to jest wina tych, którzy byli przeciw Tuskowi. Pożyjemy, zobaczymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był dr Paweł Kowal. Ja już Państwu dzisiaj dziękuję i zapraszam na godzinę 11 na rzecz o biznesie, na godzinę 13 na rzecz o prawie.